Witam bardzo serdecznie wszystkich czołgistów. Znajduję się na serwerze testowym patcha 9.6 i w tym odcinku rozegram bitwę czołgiem premium japońskim 8 tieru, czołgiem średnim STA 2. Przypominam, że oczywiście na serwerze testowym możemy popróbować właśnie potestować ten czołg, jak i AMX CDS CDC, przepraszam, o którym właśnie wczoraj robiłem filmik, a dzisiaj zagram sobie tym czołgiem STA-2. Ale na początku chciałbym na treningu spróbować porównać mobilność, szybkość właśnie tych dwóch czołgów średnich. No i zaprosiłem tu, jak widać, sporo kolegów ze streamu. Stworzyłem bitwę treningową. No i, a tu jeszcze ktoś jest, to damy też. Jak widać, sporo czołgów STA-2, STA-1 oraz AMX-ów CDC i spróbujemy przejechać i zobaczyć, jak bardzo ten silnik 1200-konny będzie różnił mobilność tych dwóch czołgów. No nie wiem, czy dobrze po polsku to powiedziałem, ale w każdym bądź razie jedziemy. Ja wam tu jeszcze pokażę dokładnie, jaką drogę przejdziemy. No dużo tych AMX-ów wzięliście, mogliście wziąć jakieś inne czołgi, no ale już trudno. Przejdziemy się, staniemy. T-34 odrzutowca nie bierze udziału w naszych speedach, bo to wiadomo, nie da rady. Czyli my ustawiamy się na K8. Tam wszyscy staniemy i jak będzie 14 minuta treningu, wszyscy na tą 14 minutę ruszymy do przodu. To na razie ustawiamy się na tym miejscu, na tym starcie na K8. Ciekawe, czy będzie mi cięło, bo w zasadzie w tej chwili streamuję i nagrywam w formacie Super HD, ale jak widać 40 FPS-ów jest, czyli tragedii nie ma. No trochę rwie. Dobra, i tutaj koniec. Tu się gdzieś ustawimy. No dobra, to tam. Stop, 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 stop. Dobra. Oh my god. Albo dalej, dalej, dobra. Możemy się ustawić... Możemy się ustawić tutaj gdzieś. Dobra. Tu się ustawimy. Wszyscy w rządku. I pamiętajcie, jak będzie 14.00. 14.00 jedziemy. I pojedziemy. Pojedziemy tędy, 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 tędy. I później naokoło tędy, tędy, tędy. Aż dotąd. I koniec. No to zaraz zaczynamy. 3, 2, 1, go! No i teraz zobaczymy, jak bardzo. No jak widać, STA-2 został z tyłu, AMX-y rwą do przodu. Powiem wam, że nawet T-54 Lightweight ma na razie problem z wyprzedzeniem tych AMX-ów. To mnie naprawdę bardzo zaskoczyło. STA-2 wyprzedził STA-1, ale przypuszczalnie dlatego, że kolega tam może nie miał załogi. Tu mnie ładnie puścił. Normalnie niesamowita sprawa. Czujecie? Jesteśmy szybsi niż Light T-54 Lightweight. Oczywiście T-54 Lightweight teraz nas weźmie na dół. Nie mamy szans na pewno z nim. On... Tu zakręcamy od razu. Tu! Oh my god! I strzelamy w niego! Wszyscy! Dobra... I zakręcamy! Ale to było! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No i T-54 Lightweight Konrada nas wyprzedził. Dogoniły nas też czołgi... A nie! STA 1 i 2, jak widzicie, dopiero zjeżdżają z górki. Więc no, po prostu tutaj udowodniłem niesamowitą mobilność tych mediumów. Dobra, wystarczy.
teraz możemy możemy zawrócić i zniszczyć STA jedynki i dwójki. Chodźcie. Wszyscy musimy teraz... Bo to już patrzcie się, w którym miejscu oni są, to jest żal totalny. Więc jedziemy z koksami. Tutaj unik. Jak po prostu jakiś karateka. I taran, taran, taran! 33? Oh my god. No, jak widać, niszczymy, niszczymy. Żadnych szans nie mają te czołgi z nami. O, działo mi się popsuło. Dobra, no to teraz ja już dziękuję wam, żeby może nie tracić czasu, pozabijajmy się. Zobaczymy, kto będzie najwytrwalszym IMX-em. No, ja już zostałem zniszczony. Odrzutowiec tam jeszcze się trzyma. O, czyżby odrzutowiec wygrał? Nie, T-54 Lightweight raczej zwycięży z odrzutowcem. Zobaczymy. Tak jest. Wygrywa Konrad. Ja wam dziękuję za ten test. Tak naprawdę to było oczywiste, tylko pokazaliśmy pewną rzecz, że ten IMX z tym silnikiem... Dobra, delayed room, dziękuję bardzo. Ten AMX po prostu z tym silnikiem 1200-konnym naprawdę rwie jak lajty do góry, pod górkę i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście w tym odcinku rozegram swoją pierwszą bitwę czołgiem STA-2. Tu kupiłem sobie też STA-1, tak dla porównania, czy te czołgi wyglądają podobnie, więc no, oczywiście troszkę podobnie wyglądają, podobna wieża, ale zdecydowanie wyższy jest czołg STA-2. Jeżeli chodzi o wagę, to jest troszkę cięższy. Silnik STA-1 ma o 70 koni mocniejszy, czyli mobilność, bo jest lżejszy i mocniejszy silnik, mobilność lepsza na STA-1. Prędkość 45 na godzinę, tak samo przy STA-2. Jeżeli chodzi o działo, tutaj działo na STA-2 to jest bardzo podobne działo do drugiego działa, nie tego najlepszego, tylko tego drugiego działa, czyli 185 penetracji, 240 uszkodzeń. STA-2 tylko ma lepszą szybkoszczelność oraz lepszy czas skupiania o 0,1 sekundy. Pancerze, zerkam, są takie same. Czyli można powiedzieć, STA-2 to jest taki lekkostokowy STA-1, można powiedzieć ze stokowym silnikiem, ze stokową wieżą może i z drugim działem. No ale jak prezentuje się w bitwie? To teraz może zaproszę jeszcze dwóch graczy do plutonu i teraz musicie mnie nie okłamać. Kto jeszcze nie grał STA-2 z was tutaj na Firestream, na tym kanale? Odrzutowiec. Więc zaufajmy odrzutowcowi. Jeżeli się okaże, że odrzutowiec skłamał, to... Ale można to sprawdzić. Zerkamy na jego tutaj czołgi. Czy rozegrał? Nie, nie rozegrał. Ok. I druga osoba to Elliot mówi, że chciałby, prawdopodobnie każdy z was może by chciał, ale zobaczę jeszcze na Eliota, czy Elliot tutaj nie ma przypadkiem rozegranej bitwy na tym czołgu.
Ja dzisiaj rano do godziny 15 grałem rolę w reklamie takiej firmy budowlanej. Za 2-3 tygodnie pokażę wam. Na razie nic nie mówię, co tam robiłem, ale dosyć śmieszna reklama i dlatego dzisiaj tak późno kręcę, bo trochę byłem zmęczony po tym kręceniu. Faktycznie, kolegę możemy zapraszać, a wam wszystkim dziękuję za pomoc w ściganiu się na Himmelsdorfie. No a my wybieramy czołg STA-2. Oczywiście tutaj cała załoga z STB-1 jest do przełożenia, czyli nie ma żadnych problemów, tak jak było ten problem u AMX-CDC, gdzie ładowniczego nie było i musieliśmy go szkolić. Okej, no to pierwsza bitwa tym czołgiem i zobaczymy, jak się gra tym czołgiem na ósemkach. Oczywiście matchmaking tego czołgu jest do tierów dziesiątych. Przypuszczam, że na tierach dziesiątych wielu z graczy będzie korzystało, jeżeli oczywiście zakupicie ten czołg, z goldowych pocisków. Oczywiście, jeżeli chodzi o japońskie czołgi, to... A, już nas wylosowało, więc dość gadania. Słuchajcie, Elliot i odrzutowiec, róbcie co chcecie, nie jedźmy razem. Ja po prostu, ja jednak pojadę w stronę środka, tam coś będę zerkał, popatrzę się na depresję, działa, bo STA-1 ma depresję 10 stopni, bardzo dobrą, więc przypuszczalnie ten czołg również taką depresję będzie miał, więc ja się przejadę gdzieś, będę jeździł po linii E, a jeżeli ktoś z was chce jechać na E0, na górkę, to bardzo by mi się to przydało. Dobra, to odrzutowiec, jedź na górkę. Ok? A ja pojadę na środek. Dobra, a jeżeli chodzi o mobilność, nie jest źle. Słuchajcie, AMX CDC ma silnik 1200-konny, to wiadomo, rwie jak szalony. Ale tutaj naprawdę mobilność bardzo podobna do czołgu STA-1. Tak na pierwszy rzut oka. Przeładowanie 8,64, czyli lepsze niż ten AMX, no tylko że gorsza penetracja. A no jest depresja, tutaj mogę powiedzieć zdecydowanie 10, wygląda to na 10 stopni. O, niestety nie trafiłem. AMX mi ucieka. Dobra, przejadę się jeszcze po środku. Ciekawe, czy przebije 110. Przebiłem. Atatuzo to po japońsku, nie wiem, coś związane z penetracją, ale już możecie wiedzieć, jak będziecie w Japonii, umówicie się z dziewczyną, to jak jej powiecie Atatuzo, to prawdopodobnie się z wami nie umówi. Okej. Okay. No trochę to działo takie niecelnawe jest. Tak mówię, streamuję teraz i nagrywam w formacie Super HD, więc mam lekkie przycięcia, ale nie jest tragedii. Nie ma tragedii. Dobra, zerkam tam na waszą górkę.
Oczywiście jak widzimy AMX-a, to bez problemu, gdziekolwiek go uderzymy, jest penetracja. Teraz w typa 59 też bez problemu. Wygrywamy spokojnie, ale team mamy niesamowity, europejski. Kurde, ja 0 kili, a wy po 2. No ale mogę to zwalić na lagi? Oh my god. Co za wstyd. Dobra, to ja jadę już do przodu. Coś muszę zrobić w tym meczu. Dobra, to wiem. Pojadę teraz na tą panterkę i ją zjadę. Przynajmniej tyle. Kurde, już jej nie ma. Oh my god. Teraz dostałem od chyba ISU. Muszę jej oddać. Ponad 500 metrów. No i da się, no. To działo nie jest takie tragiczne. Oczywiście, no niestety, bitwa 4-minutowa. Elliot oraz odrzutowiec, bardzo ładne, bardzo ładna bitwa. Faja, no niestety, dał tyłka, ale jesteśmy na serwerze testowym, więc no, ja tylko 1400 obrażeń, a tu koledzy o wiele więcej. Ja zrobiłem 40 tysięcy na czysto. Jak na 1500 obrażeń, to chyba jest standard. Pochwalcie się, chłopaki, ile wam udało się zarobić. Ile? O, Kamikadze tu na Steamie pisze, że Faja, zagrałeś jednak najlepiej. Po prostu miałeś pecha. Dzięki, Kamikadze. Elliot też. Faja, przez te lagi miałeś tak słaby wynik. Normalnie byś ich rozwalił. Dobra. Bez premki 48 na 328 odrzutowiec, a Elliot jeszcze czekamy na wynik Elliota. No i jak tu kolegom dziękuję, czysto, a bo wy bez premki gracie, no czyli no nic takiego specjalnego. Na pewno odrzutowiec i Elliot walili z golda, tylko się nie przyznają, dlatego tak mało zarobili. Słuchajcie, no zdecydowanie, tak porównując te dwa czołgi, no to AMX to jest naprawdę coś niesamowitego na razie. Przypuszczam, że wezmą mu ten 1200-konny silnik i dadzą mu taki silnik, jaki ma FCM, czyli 1000-konny. Tak przypuszczam, bo on na razie rwie do przodu za dobrze. Oczywiście jest duży, jest miękki, ale daje dużo fanów z gry. Moim zdaniem STA... 2 jest to gorszy czołg premium. Oczywiście wszystko okaże się już jak wprowadzą te czołgi do gry. To tyle. Ja w zasadzie teraz wszystkim bardzo dziękuję i wracam na serwer zwykły oraz do streamowania, czyli poczekajcie, zaraz wracam. No i do zobaczenia, do jutra. Dzięki wszystkim za pomoc. Na razie.